Karolina Kudłacz-Gloc. No nie udał się ten mecz, walczyłyście, to było widać, ale jakby więcej armat było po stronie Holandii. Tak, rzeczywiście ten mecz nam nie wyszedł i pozostało nam tylko przeprosić wszystkich, którzy oglądali ten mecz, kibiców i obiecać, że w następnym meczu na pewno będzie chciały, może nie w ramach przeprosin, a po prostu zagrać lepiej dla tych wszystkich osób, które nas liczą. No Holenderki grały atomową piłkę ręczną, bardzo szybką, co 15 minut zmieniało zawodniczki, że gry kolejne nadawały tempo gry i my nie dałyśmy po prostu rady wytrzymać tego tempa. A jakie, no jakieś takie wnioski pozytywne, bo to ten mecz nie był najważniejszy w tym turnieju, przed Wami 1-8, zagracie albo z Węgrami, albo z Danią. I w sumie no właśnie te wnioski pozytywne z tego meczu, które można przenieść i jakby jeszcze powiększyć, żeby no po następnym meczu, żebyśmy się wszyscy mogli i mieli z czego cieszyć. No rzeczywiście na całe szczęście ten mecz nie miał większego znaczenia. To jest naprawdę nasze szczęście, ale my chcieliśmy po prostu zagrać dobrą piłkę, żeby z tym optymizmem iść dalej. Także no bardzo, bardzo nam jest przykro i naprawdę przepraszam wszystkich, którzy nas liczyli, ale gramy dalej i chcemy wygrać ten mecz najważniejszy za 2 dni przed nami. Jeżeli miałybyście wybór, to kto? Węgry czy Dania? Nie ma znaczenia. Nie ma znaczenia, a jak właśnie z tych rywale, te zespoły oceniacie? No tutaj nie ma łatwych przeciwników, naprawdę tu będzie decydował dzień, rozłożenie sił w obu zespołach i mam nadzieję, że te 2 dni dadzą nam trochę więcej siły, bo gramy naprawdę 7-8 zawodniczkami, a taki turniej to jest no, ogromny wysiłek. No właśnie, bo dzisiaj już trener do naszych rezerw sięgnął w kontekście właśnie tych najbliższego meczu 1-8 finału, który bardzo jest ważny, jak już mówiliśmy. I jak w ogóle Wy znosicie te trudy, no bo to jednak już 5 meczów za Wami, 6 przed. Jak to wygląda? Oczywiście to było oczywiście rozsądne, że drugą połowę dał trener pograć rezerwą, zawodniczką innym, którym nie grał w tym turnieju. No nasz główny problem, ja już wspominałam, jest to, że my po nocach nie śpimy, nie mamy tak w zasadzie kiedy się regenerować, bo te emocje naprawdę buzują i to dzień się nakłada kolejny i kolejny, ale no nie pozostaje nam tu nic więcej niż rozkładać ręce i lamentować. Musimy się zebrać i może na mega, może luzie zagrać ten mecz kolejny, który jest najważniejszy przed nami, bo za dużo o tym mówimy. Spotykamy się, chcemy poprawiać, spotkanie na spotkanie własne. Może tego jest po prostu za dużo.